No panowie, pierwszy raz po zabiegu, po operacji w warsztacie. Jest cholernie zimno, bo stał ponad tydzień czasu warsztat nieogrzany. Sprzętu co niemiara do zrobienia jeszcze. I co? Grzejnik nieskończony ten 40, zaraz co to było? 40-watowy wzmacniacz. Po prostu nie dałem rady go wtedy sam wstawić, zamontować już na przedostatnim odcinku, dopiero co przyjechałem. A wam pokażę ciekawostkę, co może, że tak powiem, co można wyciągnąć z człowieka. Znaczy ze mnie akurat, zobaczcie ile syfu. No co, będziemy się zajmować w dalszym ciągu, że tak powiem, naprawami, trochę unitrą. Jeden plus, który właśnie jest po tym zabiegu jest na plus, to że schudłem ponad 20 kilo. Przez cały ten okres tej męczarni, że tak powiem, ale już jest dobrze. Jutro jeszcze ściągnę szwy. Aż normalnie, wiecie co wam powiem? Zaraz tak, rozwinę ręcznik papierowy i policzę ile tego dziadostwa było we mnie. To dla tych ludzi z mocnymi nerwami, także jeśli dzieci oglądają, to lepiej, żeby wyłączyć. Czekajcie moment, może mi się uda tutaj gdzieś postawić kamerę. Co doszło? A, doszedł oscyloskop cyfrowy, ale jeszcze telewizyjny. Oscyloskop cyfrowo-telewizyjny, że tak powiem, nie cyfrowy. Dobra, zobaczmy, czy będzie coś widać. Powinno być widać. No, jak groszki, co? Zobaczcie, jakie wielkie, kurde. Będzie tak, raz, dwa, trzy, cztery. One z dnia na dzień maleją, jakby się utleniały. Pięć dużych. A tych małych jest raz, dwa, trzy, cztery, niektóre ostre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja pierdzielę, 20. 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i jeden mi się zgubił. 47 kamieni małych i 5 takich po 1,5 cm, może nawet po 2. One były trochę większe, tylko że już minął tydzień od wycięcia. Nie no, tydzień nie minął, 5 dni minęło od wycięcia tych kamieni. Szok, co? 47 małych i 5 dużych. Ponad 50 kamieni. I od czego to się badziewie, kurde, zbiera w ciele ludzkim? Przecież to są normalne kamienie, no. Takie a la wap. Może roztłuczemy jednego. Zobaczymy, co w nim jest. Nic. To samo, co i na wierzchu.
Dobra, będziemy się zabierać pomału do składania tych końcówek, do składania tej unitry. Tutaj pofoliowałem, posprzątałem przed operacją trochę warsztat, ale będziemy przestrajać tutaj. Radmor jest zrobiony. Będziemy dziubać, że tak powiem, bo się kurde roboty nazbierało. Tutaj przyszedł radmor 5102 do zrobienia w drewnianej obudowie. Później go rozpakujemy. No i te kino domowe też jest do zrobienia. Co tu jeszcze? Tu jest jeszcze to do zrobienia. A jak już to z tym ogarnę, to będę wkładał w tą obudowę zasilacz do tego mego wzmacniacza tamtego, który się potopił przy próbie ostatniej, ale już go naprawiłem, jest zrobiony, u mnie w domu działa. Tylko że po prostu zasilacz odseparuję w drugą jednak obudowę. Tutaj jeszcze mam jedną obudowę zapakowaną. To by było tyle. Aha, tutaj jeszcze, co tu jeszcze jest? Jeszcze jest ten magnetofon szpulowy. No i dwie Elizy jeszcze raz do przeglądnięcia, bo coś jest z nagrywaniem. No dobra, to by było na tyle. Jak widać, warsztat jeszcze jest. Przetrwał. No nie wierzę. Normalnie nie do wiary, że tyle śmieci w środku w sobie nosiłem. Dobra, pozdrawiam. I to by było na tyle. To taki krótki pierwszy odcinek po tych moich przejściach, że tak powiem. Miejmy nadzieję, że już będzie wszystko tylko lepiej, nic już gorzej nie będzie. Także pozdrawiam.